Siemaneczko wam wszystkim, dzisiaj mamy event. Znaczy nie dzisiaj, ale informacja o evencie, który nadchodzi. I powiem wam tak, zrobimy dzisiaj wyjątek, a dokładnie taką innowację w moich odcinkach. Jeśli założę tą czapkę i założę tą bluzę, to będą to informacje przyjazne dla graczy wszystkich. Miłe informacje odnośnie tego, jak wygląda event z pozytywnej perspektywy. A jeśli ściągnę bluzę i założę tą drugą czapkę, to będą informacje typowo dla weteranów. Zgoda? Zaczynajmy! Ze względu na to, że za 2 dni mamy pierwszy dzień jesieni, Niantic przygotował nam nowy event i nazywa się Equinox. Podczas tego eventu, który będzie trwał oczywiście od 22 września, od godziny 22 czasu polskiego, czy jakby nie patrzeć pierwsza po południu czasu PDT, czyli plus 9 godzin doliczamy, i będzie trwał aż do 2 października, o tej samej godzinie. Podczas tego eventu oczywiście możemy mieć możliwość otrzymania podwójnego Stardusta za wszystko, czyli łapanie Pokémonów i zykowania jaj, bo z tego co pamiętam tylko te dwie rzeczy nam dostarczają w tej chwili Stardusta. Podczas eventu zaleca się przekręcać każdy Pokestop w okolicy i tam gdzie będziemy prowadzić rozgrywkę Pokémon Go, bo z Pokestopu będą dropić unikatowe 2-kilometrowe jaja, które pozwolą nam wykluć unikatowe Pokémony, m.in. Larvitar, Chansey czy też nawet Marip. Ale jeśli chodzi o jajka, to Niantic o nas nie zapomniało i dostarczy również boksy. Unikatowe boksy, które dadzą nam możliwość zakupu niesamowitych przedmiotów w bardzo okazyjnych cenach. A w nich będą Lucky Eggi, Lurmodu oraz nowe inkubatory, które przyspieszą nasze wykluwanie jajek o 1,5 raza. Czyli taki mini event w evencie. Bo jakby nie patrzeć, kiedyś mieliśmy możliwość wykluwania jajek 3-krotnie razy więcej i 3-krotnie razy szybciej, a w tym przypadku mamy tylko 1,5 raza, ale zawsze możemy to zakupić w sklepie. I w tej chwili idealna informacja dla nowych graczy, którzy dopiero rozpoczną swoją rozgrywkę, swoją podróż w Pokémon Go. Podczas tego eventu przez cały tydzień będziemy mieć możliwość zwiększonego expa otrzymania za wprowadzenie nowego Pokémona do Pokédexu. Czyli za każdy Pokémon, który wprowadzimy do Pokédexu, otrzymamy 3 razy więcej expa. To jest niesamowita ilość. Połączmy tą wartość 3-krotnego expa plus jajko i mamy 5-krotny większy exp z każdego Pokemona, z każdego wyklutego jajka i z każdej innej możliwości, która nam dostarcza doświadczenie, czyli expa Pokémon Go. I w tym miejscu, w tym czasie mam nadzieję, że podczas pisania tej notki Niantic zatrudnił tą samą osobę co zawsze, czyli tą, która nie pisze nam wszystkiego. Mam nadzieję, że ta notka, dokładnie ta informacja odnośnie expa dostarczy nam podczas eventu dobre wieści dla graczy zarówno nowych, jak i weteranów. Czyli o co mi chodzi? Dla nowych graczy 3-krotnie większy exp za łapanie nowych Pokémonów i miejmy nadzieję, że 2- albo również 3-krotny exp jest również dla graczy, którzy nie mogą zapisać nowego Pokémona do Pokédexu, mają już wszystkie. A Pokémony te, które brakuje, to są regionalne. Także miejmy nadzieję, że podczas tego eventu będziemy mieć możliwość otrzymania, jako weterani i ogólnie pozostali gracze, którzy już mają mniej Pokémonów do zdobycia, zapania na co dzień nowych, będą uraczeni, będą obdarowani podwójnym expem podczas tego eventu. No dobra, jest jedna rzecz, która może cieszyć weterana. Event trwa do 2 października, więc jakby nie patrzeć, będziemy mieć możliwość zapisania nowego Pokemona, jakim jest nowa legenda Suicune albo Raikou. Wszystko zależy, jak będzie wyglądała rotacja najbliższa. Miejmy również nadzieję, że podczas tego eventu będzie możliwość otrzymania kolejnego Pokemona unikalnego, a dokładnie dla większości graczy niesamowite rzadkim Pokemonem w tej chwili jest Mewtwo. Miejmy nadzieję, że każdy podczas tego eventu będzie miał możliwość otrzymania lub ogólnie wzięcia udziału w walce przeciwko Mewtwo. Także wyczekujmy eventu, bo zapowiada się niesamowicie ciekawie. Dobra, możemy ściągnąć tutaj to wszystko i przejść w tryb weterana. Może niezbyt profesjonalny ubiór jak na weterana, ale wiecie o co chodzi. Co weterani będą mieć podczas tego eventu? Tak naprawdę gówno. My weterani mamy praktycznie cały Pokédex, oczywiście bez niektórych regionalnych Pokémonów. Jajka tak naprawdę nam już nie dają takiej radości jak wcześniej, gdzie oczekiwaliśmy nowego Pokemona, który się wykluje. Co innego, gdyby wprowadzili podczas tego eventu 3. generację. 3. generacja, nowy wpis do Pokédexu. Wow, idealnie się komponowuje. Niantic chyba zgłupiało podczas tego eventu, żeby wprowadzić 3-krotny exp do właśnie nowych wpisów do Pokédexu, jeśli tak naprawdę mamy je wszystkie. Nowy specjalny box eventowy, skok na kasę. Lury, bezsensowne, w tej chwili każdy ma ich po kilka. i nowe kombatory, skok na kasę, aczkolwiek mogą dla niektórych nowych użytkowników się przysłużyć jako szybszy, jak nie będziemy patrzeć, exp, czy też możliwość wykrywania szybciej Pokémonów, które tak naprawdę podczas tego eventu mogą się pojawić właśnie jako wpis do Pokédexu. Jakby nie patrzeć, czemu wprowadzają te Pokémony do 2-kilometrowych jaj, a nie do dziesiątek. No bo dwójki szybko się zużywają i szybciej wykorzystują nasze inkubatory, które jakby nie patrzeć, zmuszają nas do zakupu kolejnych inkubatorów, żeby wykorzystać jak najlepiej ten event. Wpis nowych Pokémonów do Pokédexu? No jakby nie patrzeć, mamy tylko albo Mewtwo, jeżeli będziemy mieć możliwość toczenia walki na rajdzie. Oczywiście osoby te, które jutro walczą na Warszawie, no to jednak ich ten event nie dotknie jeszcze. Jedyny wpis, który mamy pewność, że otrzymamy podczas tego eventu 1-2 października jest nowa legenda na rajdach. Jakby nie patrzeć, zapanie nowej legendy to jest maksymalnie 660 expa. Nie liczę tutaj Excelenta i nie liczę tutaj złapanie za pierwszym razem, bo to jest mało prawdopodobne. Tak, wpis do Pokédexu 500, złapanie 100, Curveball 10 i Grade 50, co daje nam ekwiwalent 660 expa. Na Lucky Eggu to jest 1320 expa i na evencie potrójnym to jest to prawie 4000 expa. Jaka to jest różnica, jeżeli byśmy zrobili na jednym jaju dwa rajdy koło siebie i daje nam to więcej expa niż za ten nowy wpis? Bez sensu jak dla mnie. Jakby nie patrzeć, lepiej wykorzystać to na dwa rajdy, chociażby nawet na MT'a albo inną legendę, która będzie mieć możliwość podczas tego eventu wykorzystać. Daje nam to nawet od 22 października, września do 30 zrobić 4-5 rajdów i da nam więcej expa niż ten jeden Pokémon, który będzie mieć możliwość złapania 1 albo 2 października. No sorry, ale ten event dla weteranów po raz kolejny jest totalnym shitem. Miejmy nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, ta notatka nie mówi nam wszystkiego i dla weteranów jest ten będzie podwójny exp podczas tego eventu. Taką mamy nadzieję, bo tylko to ich ratuje wobec nas, weteranów. I z tego co widzę, to było tyle z mojej strony, aczkolwiek tą kwestię muszę powiedzieć w innym outficie. I z tego co widzę, to jest tyle z mojej strony, zachęcam do lajkowania, do subskrypcji i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, trzymajcie się, heja!